Stoicie tutaj, no bo tam wszędzie są tabliczki, a tu nie ma. Jest tutaj numery 10, ABCD. Tam jest uliczka, tam jest. No to tam jest ulica, a tutaj co jest, jaka ulica? Myślałem, że to stoicie, tu mieszkacie, że tutaj wiecie coś na ten temat. No tam jest to tamtej ulicy, a ta ulica jakie? Myślałem, że to stoicie, mieszkacie tutaj i wiecie coś na ten temat. Powiem panu, że tak, że nam kolega tutaj polecił pójść, tam jest ładny, ładny widok, no i... Czekamy teraz na niego. No to widok jest tam, trzeba wyżej wejść. No byliśmy tam, byliśmy już. Byliście, tam jest taki punkt, gdzie był najwyższy punkt w tym miejscu, w widoku. No to tam jest ulica tamta, a ta ulica jaka? Na pewno taka sama. No a skąd wiemy, że na pewno jak nie ma? Bo to jest jedno osiedle. No osiedle to osiedle, ale ulica każda ma nazwę. Co powiem panu szczerze, że nie mam pojęcia. Jest ulica, to ja pisałem do nich na tamto Turkowskiego i po 2 latach postawili tabliczkę, po 3 latach budowy. A tutaj nie postawili, muszę do nich znowu pisać. Myślałem, że tu mieszkacie i wiecie co ja. Bo chodziłem tam przez całą tą ulicę, numery tylko domów, a nazwa ulicy nie ma. Co pan nazwa? No jak to po co? No, a, po to jest, a po co stoją tam, a tutaj nie? No ale to nawigacja w telefonie. No nawigacja, co sami nawigacja? Jak to mi, ja chcę tutaj, ja nie chodzę z nawigacją, tylko ja chodzę tak po ulicy. Dobra, ulicy. No, ale po co? No jak to po co? Nie zmienia to nic. No jak nie zmienia? A jak powiedziałem, że nie ma tabliczki, zrobili po 2 latach. No jak to po co? No to jak wszystkie zdejmą ulicę, nazwę ulic w mieście, bo po co? No tak naprawdę tak. No. I bo wszyscy mają nawigację. No tak. I nie potrzeba w ogóle nazwy ulicy. No to połamcie wszystkie znaki już. Bo nie potrzeba, wszyscy mają nawigację. Nie wiem, wie pan jak to jest. No jak to? No jak jest tak? Myślałem, że tu mieszkacie i wiecie, który to, co to za ulica. Dla mnie by nie było problemu, gdyby nie było znaków. No a jak nawigacja nawali, to co? To się pyta. Aha, to się pyta. No to nikogo nie ma. To właśnie myślę, stoicie i wiecie tu. O, idzie jakiś miejscowy, to się dopytam. Możliwe. Albo to zgadza. Albo wie. To my idziemy po tego, bo czekamy to na nas. Bo tam jest tabliczka, jest tu. To po mojej interwencji dopiero po 3 latach postawili. Tak? No to i ten kolega, to idzie ten? Nie, nie tam, nie. Ale tu mieszka, zaraz to się dopytam go. No musimy iść, bo tam czekamy na nas. A na jakiej ulicy się umówił? Jak nie wiesz, nawigację masz? No. No skąd wiesz, że tam? Jak to nie wiesz, jaka ulica? Że tam. No to też nie wiesz, gdzie tam, czy to tam. A skąd wiesz, że tam, jak nie masz nazwy ulicy, nie masz nawigacji, gdzie masz nawigacji, nie masz ulicy? Nazwy ulicy, nie masz nawigacji, nie masz, to Szymon, gdzie masz się, umówiłeś się? To ten kolega idzie? Nie. Tu można zapytać się, jaka to ulica jest, czy nie? Jaka to ulica, bo się pyta. Wszędzie są tabliczki, a tutaj nie ma. Jak to ulica się nazywa? Znaczy tutaj wyjeżdżam z Turkowskiego, więc tutaj też powinien. A ty myślałem, że tu mieszkasz w tych blokach i to wiesz jaka? No w tamtych. No tam jest Turkowskiego, a to jest, a ta jak jest, nie wiesz. No, bo są numery 10 i ABCD i tutaj następny budują. No tak, tu jest Legionów. Myślałem, że to wiesz. No do Legionów tam, a tutaj nie wiadomo. To w nawigacji, ci mówią, że w nawigacji trzeba szukać. Jaka to ulica? To już patrzymy sobie. To co nawigacja? A po co jest urząd miejski stawiający tabliczki? No jak jest wszyscy... się. Mówi, że nie potrzeba w ogóle tabliczek, nawigację każdy ma i może iść według nawigacji. No jak dom budują, to już jest w nawigacji zapisany on? To jest w sumie nowa droga, więc nie wiem. No ja nie wiem jaka jest droga. Jak nowa? Wszystko jeden nowa. Ludzie mieszkają, to ulica powinna się nazywać jakoś, nie? Pułkownika Serugi. No to jest tam obok. A ta też jest 10 numer, jaki ma? A ta w sumie to się nie nazywa w zasadzie. Nawet nie, no jak nie ma w zasadzie? To jak ludzie mieszkają bez nazwy? Ludzie mieszkają, a ty co mi tam? No to ja wiem, że są turkie, bo tam są tabliczki. Ja się 3 lata starałem, żeby postawili tabliczki i postawili w końcu. Pułkownika Serugi, tak. No to jest tam, tam są te 2 tabliczki, czy 3. Wszystkie są, pisze Serugi, a tutaj nie pisze. No tu też powinno być, w zasadzie dopiero... No jak już domy, już tu mieszkają pięciu domach ludzie mieszkają tutaj. No i numery mają wszystko, przecież mieszkają, samochody stoją. To nie jest budowa, jest tylko jednego domu, a resztę wszystko są, już mieszkają ludzie. I nikt nie wie tutaj. Mówią, że jest nawigacja, nie potrzeba nazw ulic. Ciekawe. No tak to mówią, no i. A umówili się gdzie? Mówię, stoją tu, myślałem, że oni tu wiedzą, że tutaj mieszkają. To mieszkasz tam na tego Turkowskiego, nie? Nie, tak, tego. A tu nie wiesz, jaki numer, jaka to ulica, ale ty szedłeś tą ulicą i nie wiesz jaką? Nie. Tak cię nawigacja poprowadziła? Nie. Nie? Tutaj w ogóle łąki były kiedyś, w sumie. No to nie. Było pobudowane nic. Chyba, że jeszcze nie zarejestrowali może tej ulicy. No, no to muszę do urzędu pisać w tej sprawie, jaka to ulica, bo... Ta, no. Oni ten urząd... Tam się 3 lata starałem, żeby tabliczkę postawili, w końcu postawili. Bo nie było tabliczki, jaka ulica. No to dobrze, to będę pisać do urzędu, jak nic nie wiadomo. I to by było na tyle. Z ulicy, która nie ma nazwy.